Siemanko, witam wszystkich. Środkowy Ekwador, miasto Baños. Ranek nas przywitał. Bardzo, bardzo taki pochmurny, powiedzmy. Chmurą nas zakryło. A powiem wam, że 15 minut temu to ta chmura była aż tam. No ale cóż, 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 cóż. 12 tysięcy osób. Bardzo turystyczne miejsce. Wczoraj przechadzałem się i nawet widziałem KFC. Bar na barze, restauracja na restauracji. A my wybieramy się dzisiaj na początek, taki dobry poranek, na wodospad uznawany za jeden z najpiękniejszych wodospadów w całym Ekwadorze. Niedaleko, jakieś tam 10 km od Baños, a później przechadzka po Baños. Także ja się zbieram, was zabieram i lecimy na przygodę. Baños jak Baños. Wioseczka naprawdę jest fajna, urocza. Jeszcze jak się pójdzie tam dalej, to jest taki placek, tam właśnie jest KFC, fajny kościół, który się podświetla w nocy konkretnie. Ale co najlepsze w okolicy, no to są właśnie wszystkie rzeczy położone poza Baños, czyli tak jak wodospad czy Casa de Arbol, to jest ta huśdawka, na którą przyjedziemy. Na nie można się pochuśdać z widokiem na wulkan, tylko że wszędzie w internecie, na każdym blogu wszyscy piszą, że nie za bardzo polecają, ponieważ zawsze jest praktycznie pochmurno i nie widać tej przepaści i nie widać tego wulkanu. I poza tym teraz narobili tutaj multum huśdawek, nawet parę takich bardziej ekstremalnych. A ja idę do piekarni, biorę bułeczkę w łapę, autobus i wodospad. Chciałbym wziąć autobus do Puyo chyba, bo na pewno. A zaraz przyjdzie kierowca i się zapytam. Teraz wszyscy się rozstawiają, gdzie można kupić sobie. Migo, pylon? Pylon? Ok. 16 km przed nami do przejechania. Kwota za przejazd. Dolar. Kiśniemy. Rio Verde, moi mili. Tak się nazywa wioska, do której trzeba przyjechać. I stąd kilometr niecały z buta w tamtą stronę. Oprócz tego samochodu za mną to żywej duszy nie widać w tej wiosce. A nie, już ktoś tutaj się wyłonił. Poza tym po drodze fajne, piękne widoki. Widziałem tam zipliny, widziałem huśtawki na tych przepaściach porobione. Także jest tego tutaj dużo. Zobaczcie, jaki piękny klimat w tej wiosce panuje. Mało ludzi widać, a na wodospadzie pewnie będzie dużo turystów. Tutaj sobie ktoś wymyślił biznes na tym, żeby robić zdjęcia. Chociaż to tło wcale nie jest jakieś mega kozackie. To macie tutaj ogrodzone i nie ma wstępu. 50% zniżki dla starszych i dla inwalidów. Do tego w nocy kosztuje to dwa razy więcej. No i lecimy. Pan pokazał, którędy iść. Wskazał jedyną drogę, która tutaj jest. Rzeka Rio Verde, czyli zielona rzeka. I zaczynamy.
Ej, no będzie fajnie. Ale będzie fajnie. Pylon w lewą stronę. A w prawo co jest? W prawo też można iść. A to chyba Salida będzie. To chyba tędy przyjdziemy. Tędy wyjdziemy chyba. Dobra, to lecimy. A to teraz macie taki przedsmak tego, co tu się będzie działo. Cyk. Tam sobie płynie rzeka Rio Verde. A ten właściwy wodospad Pylon de Diablo ma ponad albo 80 albo trochę ponad 80 metrów wysokości. Zobaczymy. Podobno jest tak nazwany, ponieważ tam skała jakaś przypomina twarz diabła. Spróbujemy to zobaczyć. Ale poza tym okoliczności, przy których dane jest nam spacerować, są genialne. Są turbo relaksujące. Do tego prawie nie ma turystów. Widziałem tylko trzech chyba na wejściu. Więc jak na razie jest ideolo, tak zwane. Fajnie. Tu będzie ostre zejście w dół. To nie wróży nic dobrego. Albo wróży. Spalone kalorie w powrocie na górę. Oho, czyżby to był nasz pylon? Chyba tak. Kurczę, idę po wiszącym moście, się buja strasznie. Jest i on, ale nigdzie nie mogę namierzyć tej twarzy tego diabła od tej nazwy. Ale jest fajnie. Tam nas na pewno troszeczkę przemoczy, ale to nic. W cukru nie jesteśmy, nie? Lecimy z tematem. Co to za kwiatki tutaj rosną? Powiedzcie mi wy. I już jesteśmy prawie pod wodospadem. Hello! Dopiero stąd, z bliska, można poczuć i usłyszeć, jaka to jest potężna moc natury. Ja cię kręcolę. Dobra, chodźmy. Stojąc tam na górze, nie spodziewałem się, że parę metrów od wodospadu zrobi taką wielką różnicę. Zobaczcie, co za moc, potęga. Elo. Uhu. Pięknie. Zobaczcie, zagrodzili drogę. Bo tam można jeszcze iść. I tam jest pokazana droga, żeby tamtędy sobie pójść i wyjść tam. Ale tu jest zagrodzone pod tym wodospadem teraz. Masakra, ale on daje tutaj do wiwatu, elo. Ostatni rzut, moi mili, z wyższego punktu na wodospad diabła i spadamy stąd. Spotkałem właśnie gościa stąd, co tu pracuje, i powiedział mi, że jakbym chciała na drugą stronę, to muszę wziąć bus, przejechać przez tunel i od drugiej strony wejść i znowu płacić 2 dolary plus tam za autobus z powrotem, co stwierdziłem, szkoda czasu. Teraz spróbuję was zabrać do Casa de Arbol na taką huśtaweczkę i tam jest taka mała historia związana z tą huśtaweczką, a najpierw spróbujmy się tam dostać i wszystko po kolei. Ja już jestem przy wyjściu z tego, no nie mogę powiedzieć parku, no z tego miejsca. Idę na autobus, wracam się do Banios i układamy dzień.
Z powrotem witamy w Baños. Żeby dojechać do Casa de Arbol, to trzeba iść na inny przystanek niż terminal. Jest tutaj niedaleko i myślę, że to może być taki autobus, który się nazywa Chivas. To była taka ciężarówka, która wozi ludzi, ale nie jestem pewien. Autobus odjeżdża z tej ulicy. To wszystko jest na Maps mi zaznaczone, ale autobus jest o godzinie 11, jest godzina 5 po 10, więc jest okazja, żeby iść zjeść jakieś śniadanko z obiadem. O, kurczaki można kupić sobie, ty. Zoologiczny tutaj jest. Albo to kurczaki, albo to nie kurczaki. Dobra, to zjemy coś. Za 2,50 jest śniadanko, soczek, taki gulasz. No jeszcze mają być jajka podobno. Do tego jest herbata. Taka bułka. Ona jest bardzo dobra, połowę zjadłem. Możecie dostać z serem, ja nie chcę. No i podobno mają być jajka, więc zostawiłem pół bułki na jajka. Jeżeli nie przyjdą te jajka, no to zjem sobie tą bułkę z herbatką, bo ona jest naprawdę bardzo dobra, taka sama bułeczka. Patrzcie, przyszło jajko. Małe, ale jakbyście porównali sobie, że dostajecie jajko, taką bułkę, cały talerz, kurczę, ryżu z mięskiem, sosem i kartofelkami. Do tego taki gęsty sok, który też nasyca. Herbata za 2,50 dolara, to jest ekstra. Jeszcze zdążyłem zajść tutaj do siebie, załatwić potrzeby tak zwane fizjologiczne i tak dalej. Spojrzeć na to wszystko jeszcze raz, ale dzisiaj jednak to już w ogóle jest tak pochmurnie i chyba tak zostanie do końca dnia. I stoi autobus. Siadamy i jedziemy. Dojechałem na miejsce, jestem na parkingu. Idę tylko w jedno miejsce zobaczyć jakiś punkt widokowy. Stąd, jaki się rzuca. Idziemy do kasa. Do La Casa de Arbol. Tylko na razie tutaj chcę zobaczyć, co jest grane. Krowy się pasą. A tam jest jak jest. Kurde, naprawdę. Naprawdę niesamowita natura wokół nas. Po drodze możemy sobie wypić kawkę czy jakieś trunki chyba. Aha. I La Casa del Arbol. To jest domek na drzewie, który wybudował kilkanaście lat temu Don Carlos Sanchez. To jest właściciel tego miejsca, chyba nadal jest właścicielem tego miejsca. Ten domek na drzewie został wybudowany naprzeciwko wulkanu Tungura Ua i na początku stanowił obiekt badawczy, znaczy z tego punktu właśnie ten Don Carlos razem z Instytutem Geofizyki obserwowali wulkan i kilka lat później dobudowali huśtawkę i zaczęli tu przybywać tłumnie ludzie i teraz to miejsce jest jednym z najbardziej popularnych miejsc w okolicy i patrzcie, nawet dolara trzeba zapłacić, żeby tam wejść. No to zaraz wchodzimy. Teraz dobudowali tutaj jeszcze jedną huśtawkę i co jest bardzo rozczarowujące, to jest pogoda, która właśnie często jest taka pochmurna, jest duże zachmurzenie. Nie widać ani wulkanu. Często nawet nie widać tej przepaści, nad którą się bujacie. Ale zobaczymy, co dzisiaj widać. Dzisiaj przynajmniej widać jakieś tam
przepaści, które tutaj są. No i tak, zapłaciłem dolari tu, a ciekawe, gdzie jest ta huśdawka słynna. Bo ona powinna być przy drzewie. O, takie zipline dla dzieci tu są nawet. Dobra, tutaj macie taką zwykłą huśdawkę. Można się pobujać. Luz, a tam jest tamta ta słynna. Przyjemne miejsce, nie powiem. No i jest nasza huśdawka. Można się pobujać, zrobić sobie zdjęcie. Ale myślałem, że to będzie jakieś bardziej spektakularne. A jednak to jest takie zwykłe huśdanie się. A to jest ten słynny domek, od którego się wszystko zaczęło. Jeżeli jest fajna pogoda i widać wulkan, to można sobie tutaj strzelić fajne zdjęcie instagramowe. Ale dzisiaj jest tak kiepściutko. Kwiatki przynajmniej mają fajne, ładne. I tyk, pyk, tyk, tyk. Dobra, moi mili. W takim to razie byłem, odwiedziłem fajne miejsce. Dla widoków spoko, dla huśdawki mniej. Bardziej mi się podobał ten dzisiejszy wodospad, przepraszam, brakuje mi słów. A teraz przeniesiemy się jeszcze na chwilę do centrum miasta, do takiego, w którym jeszcze nie byliśmy, i tam jeszcze sobie połazikujemy kawałeczek i będzie cacy. Także o, jeszcze fajne, jakiego kwiatka wam pokażę na koniec. No kwiaty! Wróciłem do miasta i teraz pokażę wam taki centralny ryneczek. To nie jest tutaj, jakby się mogło wydawać. Choć tutaj też jest bardzo przyjemnie. Można sobie posiedzieć w parku. Ale miejsce, do którego idziemy, jest troszeczkę dalej. A ja mówiłem wam o tym miejscu. Pełno tutaj jest restauracji. Powiem wam, że jedna na drugiej. Dawaj pan, jedź, jedź pan szybko. Tu się znajduje dużo restauracji. I to jest chyba kościół, mi się wydaje. Tam jest KFC. Słuchajcie, 12 tysięcy osób w miasteczku i jest KFC. To oznacza, że Banios jest naprawdę obleganym miejscem przez turystów. Ja tu wam tylko pokażę ten kościół, bo on jest fajny. Ładnie tu się komponuje. I co? Chciałbym wam jeszcze przedstawić różnego typu atrakcje, które tu można robić. Czyli podejdę do takiej agencji, zapytam się o cenę i wam powiem, sam się dowiem. Polonia. 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 Trafiłem do gościa. Możecie sobie skoczyć z mostu 100 metrów za 20 dolarów, co się zdziwiłem, bo jest bardzo tanio. Możecie sobie chodzić na takim canyoning zrobić. Macie jakieś zipliny, rafting. I co mi się tutaj spodobało, to gość mówi, że tutaj u niego nie jest najtaniej, ale jest dobrze. I on zrobił mi taką listę rzeczy, czyli to jest canyoning, rafting, jumping, yes? And zipline za 80 dolarów, cały dzień ekstremalnych przeżyć. Dodatkowo co możecie zrobić? A pojeździć koniem, nie wiem, no. To są takie chyba najlepsze rzeczy, które to można zrobić. And how much is paragliding? Yeah, $70. Pomyliłem się. To nie 80 dolarów. Dostałem nową cenę od gościa i to jest tak, 90 dolarów. I tak, rafting, canyoning, zipline i skoczenie z mostu, ale nie jump, to nie jest bungee, tylko biegniecie sobie, możecie wziąć rozbieg i sobie wyskoczyć. To zawsze chciałem spróbować. To jest 90 dolarów. Jeżeli wziąłbym ten pakiet, to paragliding
za 60 dolarów, za 150 dolarów można zrobić tutaj te rzeczy. Powiem wam jeszcze, że gościu do mnie mówi, że w Banyos jest 20 agencji i można zrobić to taniej. On od razu mi zaznaczył, że są agencje, gdzie można zrobić to taniej. Ja się tak zaśmiałem i mówię do niego, ale przecież to jest tanio, to mi się wydaje, że to jest tanio, bo to zaczynacie o 9, kończycie wieczorem, czyli cały dzień różnych takich ala ekstremalnych, nawet ekstremalnych powiedziałbym rzeczy do roboty. I on mówi, że można jeszcze to zrobić taniej, ale nie no, zaskoczyłem się bardzo. Naprawdę. Nie wiem, czy skorzystam, bo troszeczkę 150 dolarów, nie ukrywam, że to jest tanio, ale dla mnie ostatnio to trochę sobie liczę, żeby przetrwać jeszcze ten rok. Dodatkowo bardziej właśnie patrzyłem teraz na różne trekkingi na Peru i na Peru chcę przeznaczyć jakieś 300-400 dolarów na atrakcje. No ale zastanowię się, bo jutro muszę wyjechać stąd. Ale może zostanę. Mam czas do wieczora, mogę tam wpaść i tak dalej. No i poza tym co? Dobra, kończymy na dzisiaj. Życzę zdrówka. Wpadajcie na kolejne filmy. I pozdro 600. Ja tu jeszcze właśnie mam mending w głowie, więc także trzymajcie się.